Co wy macie? Dark Horse Orc, Undead? Jak się robi reroll? Bo ja mam Pandon, chyba chudy jest Anti-Magic, nie? Myślnik reroll, ale to szybko dobre. Pandarzyk tak? Dobre. No. Pandarensim super. Co polecacie na pandach? Jaki upgrade? Healing Wave i Voodoo Shield. Git. Co? Anti-buff i healing, late game push. Tu jest kopalnia złota. Tu jest kopalnia złota. O nie, znowu jakaś kurew to wzięła, nie! I bardzo dobrze czekałem na to. A ja też. Ulepszenie gotowe. To chyba Zajf, nie? A. Ja, co wybierzecie? No nie, no bańkę wziął. Co za pi... Anti Magic i chuj ci na matule, Zajf. Dobra, reszta tego nie ma. Dobrze, no. Zajf, będziemy współpracować. Gdzie ty jesteś? Na górze. I ty jesteś na tymi. Na górze, na górze. Undeadami. No. No to stary, ja cię nie przepcham i będziemy w pakcie. Tak to jest na nie, dole. Nie, ulepszaj. To ja wytłumaczę. Ja będę sobie golda farmić. To ja wytłumaczę widzom, co Zajf zrobił. Zajf wziął taką pasywkę, że co ileś czasu, nie wiem co ile, co 5 minut? Strzela, no co 5 minut. Co 5 minut strzela taką, bombarduje wszystkich innych graczy. Dlatego moje budynki już są tak obite. Z wina Zajfa. Nie, z Zajfik. No, ale tak co do tego sodzika, no to wiesz, wpija się level. Itemki są fajniutkie. No i teraz generalnie oglądałem ten Gnomergan, też wygląda całkiem ciekawie, jeżeli z poziomu takiego rajdu przerobionego. A Scarlet Monastery jest przerobione? Jak jest taki poziom nie, teraz? Bo teraz jest 40. Tak, jest hintowane, że będzie gdzieś tam w przyszłości. Ale na tym etapie jest właśnie Gnomergan. I gdzieś tam w przyszłości możliwe, że ten Scarlet będzie, nie? Tam oni to na blisko nie gdzieś tak pokazywali. Ej, ty grasz orkami, wziąłeś ten? Wziąłeś wilki, czy nie? Nie, nie wziąłem. Wziąłem tak, żeby trochę skontrować tego Zajfika. Co wziąłeś na kontrę? No po prostu obronę, nie? 2 KHP na budynkach. 2 KHP i zredukowany tak, spell damage. No. Okej. Okay. A ja bańkę z tym wziąłem. To wy tak czekaliście z tym wyborem, żeby zobaczyć Zajfa, tak? To ciekawe, no. A ty w ogóle spuszowałeś na mnie te 2. Ja? No. Bardzo dobrze. Tak. Dojazd Maciejczaka. To ciekawe. Lubicie koncept pand w Warcraftcie? Wiesz co, ja uważam, ja w ogóle pamiętam, jak w ogóle wychodziło miejsce w Pandaria, to byłem jednym z takich gości, który był tak wkurwiony po prostu. Ja też, ja przestałem grać w WoWa wtedy, byłem tak wkurwionym nastolatkiem. Mnie mega to denerwowało, natomiast wiesz co, tak ostatecznie, jak tak się trochę, wiesz, oswoim z tematem pograłem, to nawet to tak ciekawe wygląda. Nie jestem gigafanem, stary, bo ja uważam, że przez to, że nie wpierdalałem jakieś wulpery i inne tego typu rzeczy, to wiesz, powiem tak, fajnie jak te pandy są na Pandarii, nie? Ale jak jakaś panda biega, kurwa, na jakimś tam rajdzie z old godami, to mnie aż coś nosi, nie? Mhm. Czy jesteś takim rasistą względem pand w World of Warcraft? Że tak, rasisty tylko na Pandarii powinny być. Mhm. I tyle, i nie powinny. Czyli Pandaria dla pand? Ale Azeroth dla wszystkich ras, ale nie dla pand. Dokładnie. Segregacja rasowa. Rozumiem. Dobra, a jakbyś miał wybrać między pandami a wulperami? No to stary, wolałbym skoczyć kurwa z mostu, stary. Nie, no musisz wybrać. To jest jak z tym lodem. Musisz wybrać. Muszę wybrać. No nie wiem, wydaje mi się, że chyba pandy. Bardziej jednak mają te swoje takie badassowe momenty. Imo Cinematic Pandarii był bardzo dobry. Był tam jak walczy ten human z orkiem, nie? Tak, tak, właśnie. W ogóle tam fajnie to było uchwycone, bo ten człowiek, on był taki właśnie warcraftowo dwójkowy, właśnie taki, wiesz, tam tak, miał tak, taką, tak, nie? To był taki orks vs duży... humans, nie? Dosłownie, bardzo dobrze to zrobili i oddali, nie? No. I te baczki takie miał, kurde, bokobrody, kurde. Pamiętam, oczami wyobraźni widzę to, gdy o tym opowiadacie. Ale ja właśnie nie w mobie przestałem grać też, nie kupiłem. Ja pierdolę. Słuchajcie, tak, że nie mam uważam, że mob był taki okej. Ja nie mam żadnego goldmina, nie? Ale chujnia.
Mob właśnie dla mnie był o tyle wręcz... mi się nie podobał, że przestało mi zależeć na koncie i zacząłem botować wtedy. I to był jedyny raz, kiedy... Ja pierdolę, co ty gadasz? Myślicie, kto ty, kurde, taki no? Serio? Z takich jesteś? Ale wow. Powiem ci, po co ja botowałem? A dostałeś bana? Nie, nie dostałem. Kurwa, ale to, to było paręnaście lat temu. To było paręnaście lat temu. No i co, myślisz, że się przydawniło? No, to było... Myślę, że tak. Co rozumiesz przed w ogóle botowaniem? Czy ty healbota po prostu, kurwa, sobie odpaliłeś tak i... Jak był healbot, to ja myślałem, że to są jakieś haksy i mi kumpel powiedział, że leczy z healbota. Ja mówię, nie, stary, nie, ja tam, wiesz, ja tam wolę mieć kontrolę, nie, nad swoją postacią. No to mega śmieszne akurat. Znaczy nie, ja, żeby nie było, nie, ja nie tak, że zarobkowo to robiłem, jak niektórzy. A co, jak zarobkowo, to lepiej, tak? Jak nie zarobkowo, nie, właśnie, to robiłeś? Właśnie, że ja to robiłem hobbystycznie. Na zasadzie traktowałem to jak jakiś, wiesz, jak grasz na przykład w Cookie Clicker albo jakieś takie idle gierki. Ja to trochę w ten sposób traktowałem. Jak zaglądanie do swojego Tamagotchi. Zobaczyć, jak idzie twojej postaci. To zawsze ci usprawiedliwia, tak? Nie, znaczy to było paręnaście lat temu i mówię, co mi się w tym podobało. Ale generalnie zakładam, że no, jest chujowe, zwłaszcza jeśli ktoś botuje faktycznie, żeby rozwalić ekonomię, nie? Wtedy to jest najgorsze imo. Ciekawe. Jakich ja mam bohaterów, powiedzcie? Generalnie myślę, że powinienem dostać za to bana. Ty będziesz miał tak, będziesz miał Chena Stormstouta, taki tanker, który chodzi, coś tam zieje ogniem w kołnie, jest trochę twardy, coś tam się chyba leczy. Będziesz miał jakąś Lily, która jest takim mala healerem. Ktoś tam jeszcze, jakiegoś takiego Kiriana, coś tam. No, czy rajdowałem dobrego. Pandaria? To już był ten moment, gdy totalnie sobie odpuściłem rajdowanie i grałem tylko BBP. Co nam i dał mnie najlepsze do wysłania? Coś polecacie konkretnego? A ja polecam wysłać na topa do Zajfa. O. Nie, bo mi Zajf akurat pomaga. Ja nie chcę, żeby Zajf odleciał. No to możesz wysłać, bohater dużo golda daje. Dobrze mówił. Daje krzywdę. Dobrze cię za hordę. Co się mi ten wbija? Co jest? Ja się wbijam w każdego, ty. Co jest? W każdej stronie. Ej, no tragedia jest z tymi skurwielami, widzowie. O, a ty jeszcze Undeadami grasz, stary. Undeada masz. Znowu robi z siebie ofiarę, a potem nas napierdoli, no. No, klasyczny Maciejczak. Jebać Maciejczaka. Kto się zgadza? Dobrze gadasz. Ulepszenie gotowe. Jednostki stakują, bardzo dobrze. Bonus damage, co my tu mamy? O, HP i damage na wszystkie jednostki, bardzo dobrze. Martial Artist. O, bounce i na towery, to do obrony bardzo dobre. To musimy zrobić, widzowie. Jak najszybciej to. To czy tamto? Nie mogę ci powiedzieć. Kurwa, ty, Zajf! Co ty tu, kurwa, robisz? Golda fiduje. Pamiętaj, że druga twoja umiejętność w bazie, nie? To jest czyszczenie. No, wiem, wiem. Wszystkie jednostki ubija. Chociaż... Ja miałem w poprzednim gierce tymi królami jakieś takie gówno, co latało. 5 obrażeń robiło co chwilę. Takie totalnie... I rój jakiś dziwny, no. No. Nie wiem, 20 sekund zabijały jednostki pod bazą. Tragedia. O, kurwa, to widzowie dobre będzie. To takie trzeba zmyślnie używać. Ta. No, Enzo Teles, nie fajnie grasz na Zajfa. Widać, że jesteś skurwysynem, stary. Na midzie jedynka, na topie trójka. No. No. Bez wstydu nawet zobacz. No. No, nie pierdoli się. Zero wstydu czuję. Oni nie wiedzą, widzowie, oni nie wiedzą.
zadania zakończony. Ta nie odnosi połę. Dawaj, stary, że pomożemy. No, zużył to tutaj. Super, super. Bardzo dobry znak. Badania zakończone. Zaraz te banshee zażygane zaatakują, co? Ile jeszcze? No powiedz. Co? O, wiedziałem. No i... O co chodzi? Pierdol się. A to muszę powiedzieć, że to już ulepszone. Aha, bo ty jeszcze lepszasz. Macie jeszcze gra na ciebie. Ty, tam dobra, do Zajfa idzie, nie? No, co ktoś musi. Ze strony Piotrka. Nie no, ja na Piotrka też muszę te trzy zrobić, bo to się weź tam generalnie. Dociśnij Nexus z tego Maciczaka, bo zaraz Raxy straci na bocie. Ale mamy z Maciczakiem Soj na dole. Soyboy. Soyboy. No, soj, soj już mamy. Soj już mamy? Tak? Ciśniesz midem do Zajfa? Mówisz? No, czemu nie? Stary piąteczka. Nie widzę, żebyś to robił, powiem ci szczerze. Wydaje mi się, że mnie oszukujesz i jest czekasz, aż zostanę zgnojony. No, ja bym ci takie coś zrobił? Tak. Serio? Co jest tak dobrze wysłać na mida u mnie? Chyba tanka, nie? Teoretycznie, ale taki supportik też tam by trochę postał sobie, nie? A co ma support? Tak. Mój support ma AOE, bonus armor i bonus damage. Boję się, że... Ja tu się obronię przed tym Nexusem. Nie muszą być albo Crimson, ale muszą być zlinkowane. Link. Taka więź między biurami. Boże, Zajf, przestań się bronić. Przestań wysyłać to jakieś gówno, no co jest? Przestań, przestań się bronić, to przestanę wysyłać. A ja mam czterech bohaterów w ogóle, co jest? Czy jest rasa furasów? Oczywiście tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że Kisza gra furasami. Ja gram furasami. A co robią furasy? Pierdolą się między sobą, nie? Bo to zwierzęta. Tak, Szymson, dokładnie. Wojna burka, czy nie wiem. To jest do Martial Artist. Czy my z Kiszakiem graliśmy w Holy Wars, ty Piotrek? Nie graliśmy. Graliśmy? A, dobra. Myślałem, że... Też dobry typ generalnie. Agresywną. No, Kiszak dobry typ, dobrze mówisz. Badania zakończone. To nie kojarzę tej mapy, Kamicy. Kojarzycie taką mapkę War? Nie. W tej chwili. Chyba, że to kawałek nazwy, no to może jak sobie powiesz, to... Ale samego War nie. Druga część to jest Craft. O, to kojarzę, ty. Jasne, spoko Szymson, powodzenia. Jeszcze z takich trybów, co się kiedyś grało, to kojarzę Broken Alliance było. Broken Alliance, jest King, nazwy, no. King Leopold's Broken Alliance. Czekaj, ach, Broken Alliance z takimi wielkimi armiami się patrzyło? Nigdy nie umiałem to grać. Stary, to był dojebany, kurwa, tak taktycznie fajnie, jak się grało na jednego Allia. Ja wampiryzmu nigdy nie czaję, nie? No też nigdy jakoś nie przypadałem. Nie no, za dobrze on się broni, widzowie. Zajf, mam nadzieję, że tam zrzucasz im niedługo ładunek. 45 sekund. Dobrze. Kurwa, ty Enzo, żeś mi wysłał, widzę, że... tego zjebanego smoczka z twojej bazy. No, on się wszystkim wysyła. Ciężko, żebym ci nie wysłał.
Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ej, dobra, no co dobra. Jest? Zarkos mi na prawo poszedł. Ale lipa. Nie na Mida, tylko na ten ci poszedł? No. O kurwa, to dobrze. Piotr, lurowo Wartasa. No, skurwa, jest ten Maciejczak, no. Chcesz mi golda dać w ten sposób, rozumiem. No właśnie, nie taki był plan. Dzień dobry, Hetla! Dziękuję za rajda. O nie. Dobrze, dobrze. A tam Maciejczak wyrwał srogo tym. Wyrwałem srogo, żebyś wiedział. My to na gigachillku, bo ja mam stare kurde budynki. Tak, ja też, no, gigachillek, a Maciejczak tam stres, nie? No, trochę ma tam. Mam stres, mam stres. Po ile to bije w tej chwili, Zach, z ciekawości? 1200. Ja pitole. To 270 sekund. Ty możesz to dalej jeszcze upgrade'ować? No jeszcze raz, 1800 może być max. Witajcie, panie. Nie rób tego. No, chcę ci powiedzieć, że jest w drodze ten upgrade, więc... Pierdol się. Już za późno. O kurwa, ja mam jeszcze jakiś emergency repair, ale jaj. O kurwa, ty, mój bohater poszedł za daleko. Niedobrze. O, w Maciejczaka, ej, Zajw, ty dobrze zagrałeś tymi andydami, jak ty mu się do bazy wpierdalasz. Przez przypadek Artas miał na środek pójść, ale mu wyszło dobrze. Czasu kupił, żeby mógł sobie ulepszyć tego, te rakietki i teraz... Dobrze, dobrze, no. Generalnie to... No, jest jak jest. No, baraki rozwalam mu od dołu. Jak Nexus nie rozwali, to ja to dobiję. No to iziutko. Jeszcze z Midam idziecie? No ja. No i jak to jest, Maciejczak, powiedz mi, być między młotem a kowadłem? Nie podoba mi się to w ogóle. A powiedz, Heca, no co i... streamujesz? Co sądzisz o frasach? No nie, no jest. Nie, skina na brak. Kurwa, wreszcie. Zajf, mam nadzieję, że taką miniaturę zrobimy z takim Maciejczakiem, że płacze. I nie, przygrałem. Ale to poprzednią grę też musicie wrzucić. Jaką poprzednią? Zemsta na Maciejczaku. Co? No, jaka taka podbudowa. Taka podbudowa i ten poprzedni odcinek musi się kończyć. Nie, my tylko jeszcze się zemszczamy. A robi tak jeszcze jakiś youtuber? Czy tylko... Coś mi przychodzi, no tak, wiesz, do z głowy. Z ciekawości pytam. Powiedz, Heca, jakie gry streamujesz? Co sądzisz o furasach? Nie no, furasy chyba bazowane są. Ej, ja mam kurwa bardzo dużo upgrade'ów, wiecie? No, dobrze, cieszę się. Giga Echo miałem. No, ja miałem giga pierdol. Ale tylko jedną stronę straciłeś. To kurwa, to 20 minut minęło. To nie ma takiej lipy. To musimy dupnąć. Nie, te pandy są zajebiste do obrony. One normalnie na wieży mają. Kurasy nie lubię, wolę łuski. Okej, rozumiem. Oho. A ty, Piotrek, jak miałbyś wybrać furasa czy łuski, to co byś wolał?
Nie no, fury, bo tak, ale to zależy jakie futro, nie? Jak takie mięciusie, no to wyobrażam sobie, że spoko. Bo na przykład takie futro... może być też szorstkie, nie? Taka sierść bardziej. No. No to słabo. Co mówisz? No. Ostrze mrozu jest głodne. Badania zakończone. Ostrze mrozu jest głodne. Jest głodne, no. Co ty dla mnie, karmisz go? Pierdole, trzeba zadzwonić po jakieś służby. Służby do spraw mrozu. Mrozu to też był taki muzyk lubiany moc bardzo, nie? No. Miliony monet. Widziałem karykatury na YouTubie związane z sorsami, nie? Badania zakończone. Dobra. Ta, ja mam już Cloud Serpenty. Za mojego ojca, króla. Króla. Bardzo dobrze. Badania zakończone. O kurde, ale Maciejczak obitą bazę masz. No. Ty. Ciekawe przez kogo? Robimy dojazd Maciejczakowi, taki totalny. Nie no, a ty chcesz wygrać? Nie, nie dojeżdżaj go, bo to bez sensu, bo ja muszę Golda zgarnąć. Czyli chcesz farmić się na jego zwłokach, bardzo tak, dobrze. Tak, tak. A według mnie najlepiej dojechać tym, który najlepiej idzie. Kto ma najlepszą perspektywę? Tobie, ty najczęściej wygrywasz, więc się dojeżdżamy. Cieszę się, że tak zwróciłeś na siebie uwagę, powiedziałbym ci. Ale te upgrade'y mam takie, mi się wydaje. Mech. Trzeba więcej złota! Same takie szansa na tam jakiś evasion czy coś, nie? Ale to szansa na evasion działa na 3 jednostki. W dłuższej perspektywie, aż. No. No nie, no wiesz, to jest fajny upgrade. Ta, że insta-killa robią, nie? No. No, ale smoki to jest 4 chyba dopiero, czy 3 u mnie? 3 chyba, Cloud Serpenty, nie? Ta, 3, no. Badania zakończone. O nie, no Nexus, to pierdol się, Nexus. To. Nexus Life mi skakuje do chaty. Nie pozdrawiam Nexus Life. Sumo Wrestler i Dragon Rider. Ja mówiłem, trzeba było się zamknąć. Drugi raz wpierdziela i hajs zabiera z tych budynków. Nie podoba, wiesz? Trzeba chyba za 60 sekund strzela i dobije ten. I Maciejczaka dobije skąd bardzo wiesz, dobrze. Za 60 sekund. Bo ja wiem wszystko. Jestem wszechwiedzący. Nexon Live. Od teraz będę mówił. Co? Czas zabijać! Rozpętam tu pandemonium! Ej, na przykład pandy mówią, to jest moim zdaniem śmieszne. On mówi, rozpętam tu pandemonium, nie? Czajcie. No. No. Czajcie, o co chodzi? No. Nie. Przepraszam, Nexus Live. Że pandy, nie? Wyjaśnij. A, że pandy. Tak. Dzięki, Haradum. Nie, za 6 lat razem. Pandemonium, on mówi pandemonium, bo chodzi o pandy. Nie rozumiem. Wytłumacz, no, jeszcze teraz, raz. No patrz, mówisz pandemonium i to brzmi podobnie do pand, bo gramy rasą pand. Więc zamiast mówić pandemonium, to mówi pandemonium. Kurwa! Wiecie co mi... Wiecie kto mi zjadł baraki? Powiem wam, dobra? Zagadałem go. Nie, powiem wam co mi zjadł baraki, dobra? Ty, no co tu się na micie dzieje? Zespałnił mi się Red Dragon. Neutralny unit. Bo te moja zajebana rasa, którą wybraliśmy, tych jakichś Dark Horde, ma jednostki, które mogą się zrobić neutralne.
I Red Dragon, przyzwany przez jakiegoś mojego ludka, zaczął atakować moje baraki i mnie zjadł. No to Dinaja sobie zdałeś, to ludologicznie. Chociaż gold dla ciebie. No. No wolałbym mieć baraki, powiem wam szczerze. Wolałbym mieć baraki. To za... Za gówno. Trzeba więcej złota! To wygrasz, to smart move, to był dobry dinej, bo przynajmniej kasy nam nie dał. Nie no, miałbym jeszcze 5 minut baraki, stary. Nie, nie widzę linka, nie mogę, jestem giga zajęty teraz, widzę, przepraszam, że ten... że nie wchodzę w interakcję z wami na czacie, ale to jest ten jeden, jedyny moment, gdzie może Maciejczakowi wpierdolę. Oj, Piotrek. Well. Tak ci powiem, Piotrek. Co tu się dzieje? Jak to się mówi? Jak to się obróciły stoły? Kto tak mówi? Każdy. Nie, pandy mam zajebistą obronę bazy. One normalnie mają automatycznego bounce'a, no nie? Automatycznie bansują. Badania zakończone. Oby chociaż Deathwing zrobił coś, jakieś obrażenia. Wierzę w ciebie. Pewnie Deathwing. Mi byś chciał zrobić obrażenia, nie? Bo ty taki jesteś, że jak polecisz na dno, to byś chciał kogoś za sobą pociągnąć. Najchętniej Zajfa bym pociągnął. Pociągnąłbym Zajfowi tutaj za sznurki, powiem ci szczerze, ale nie mam jak. Nie da rady już. Był barak na górze. Było blisko, ale nie da rady, no. No. Tak zupełnie szczerze, jakbyś bohaterów nie puścił? No, ale ty byś nie dopuszczał tutaj. No to nie dało się. Niestety. No co tu za Deathwing biega na środku? Właśnie, ja się boję tego Deathwinga ze środka, nie? Ale on do mnie idzie. Nie, on nie pójdzie do ciebie, nie ma szans. Wraca się. Tak! Dobra, safe. Kurwa, wraca się, ale lipa. Safe. Kurde. No nie wybronię się przed tobą teraz, jak z plugawcami idziesz do mnie. Ja nie rozróżniam jednostek moich, wiecie? Mam kurwa same pandy. Nie wiem, czym się różni panda A od pandy B od pandy C. No bo po co je rozróżniać, jak wszystkie są po to, żeby pandamonium rozpętywać? A jeszcze rakiety poszły. Zajmę tu bohatera. Aha, zajmę tu bohatera. Nie wiem, czy no, bronić no, bazy, czy patrzcie, że... Witajcie w naszej wiosce. No właśnie... Badania zakończone. O kurwa, Deathwing do mnie wchodzi. Ej, Piotr, ty jesteś poważny, kurwa? Nie. Go Deathwing, go Deathwing. O, ale... Ale wali w te baraki. Ej, patrzcie, Piotrek znowu wykorzystuje fakt, że mi laguje. No. Pozdrawiam, Piotr Klaj. Ty, no żyje nadal. No co ty gadasz? No. O kurde. Manewrowałem to, stary. Dobra, to 2 minuty jeszcze. A kto powiedział, że po 2 minuty wygrasz? Rakiety. No ale ja przeżyję jeszcze hitka. No. A to ma 2400 jeszcze w tym, no. Nie jest tak kolorowe, jakbym chciał. Nie, nie, Nexus Live, nie rób tego! Nexus Live, rób to!
Go Nexus, go Nexus. Op się wybronił. Dobra. Zginął bohater ze sprzymierzonej armii. Ale mamy widzowie ludologiczną lipę. Ludologiczna lipa. Daję krzepę. O nie, Nexus Hunter. Co on mi robi? Daję krzepę. Gotowa do startu. Jest niedobrze. Nie! Którą wy kurwa stronę idziecie? Co ty się odpierdala w tej grze na sam koniec? Nie mam pytań, nie? No. O kurde, ty nie widziałem, co się dzieje u mnie. Kurwa, ty, ja też nie widziałem. No, mógłbyś powiedzieć, że tak ostro tutaj. Kurwa, nie widziałem sam, nie? Ob jest w górę i dół. Wiesz, patrz, co się u mnie w bazie stary działo, nie? A jak tosta robisz, to nawet z czterech stron możesz posmarować. Twoje cierpienie przejdzie do legendy. Niestety widzę, że za 50 sekund odpadamy. Trzeba więcej złota! Oj, ich ku no teraz to już nie da rady. Ty, to kto ci wbił teraz? Nexus Hunter. Stary Nexus Hunter i ten, i Devwing wbił na mida, nie? Panikował, nie naprawił. Nie mogłem naprawić, bo ten repair nie jest instantowy. Tylko 20 sekund i on dostaje dispela, gdyby ktoś zaatakował mój budynek. Więc nie mogłem naprawiać. Czekaj, nie, no nie dostaje dispela, co ty jadasz. No, dispels on attack jest napisane. A to ty masz jakiś inny. No, emergency repair się nazywa. A, no, a u mnie jest repair po prostu. No ciekawe, to ile to leczy? 3 koła. O, dobra. A bo to spell jest. Tak. A, dobra. No i papa, żegnam, Nexus Hunter. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Funda. Pozdrawiam, Nexus. Kurde, ale tu się wpierdoliłem temu, nie? Nexusowi bardzo dobrze. O, Enzoteles defeated. Pozdrawiam, Enzoteles Live. Służę tylko wyraźnemu tyranowi. To jak gramy? Do dwóch żywych? No, myślę, że tak. Chyba, że jakiś dobry meczyk, nie? Się będzie z tego robił. No, a jak obstawiacie? Kto wygra? No, obstawiam, że Nexus. No, to nie jest takie pewne, mówisz. No nie wiem, matematę wysłałeś na niego. Może być no, ale ty już tak szmatę wysłał tak trochę na pusto. Też powiem, że... Patrz na to na pusto za chytry jabłon, nie? No, chyba to nie wyszło za dobrze, ale mam tyle życia, że... Chyba ludologiczna nauczka od Nexusa jednak będzie. No, nie, to nie jest takie pewne. Niestety. Ja, Saif siedzi cicho, a myślę, że on ma szansę zdominować. No, ma dużą szansę. Cicho, cicho, ja tu na czas gram. No. Bo w ogóle, Zajf, nie wiem za ile ty bijesz pagodzie kiszakowej, no ale ona jest tak low. Nie wiem, za 200 chyba. A, no to za mało. Całe faktycznie. Nic. W imię króla Elisha
powiedz Fiszakowi, że ma silence w miejscu, gdzie wybiera ulepszenie. Co? Pewnie wie. Co? No nie wiem. Powiedz Fiszakowi, że ma silence w miejscu, gdzie wybierał ulepszenie. Ty, a bez kitu, wawno? Okej. No to się gapi. Co, możesz silence'ować jakąś jednostkę, czy o co chodzi? No, bez kitu. A wszystkich przeciwników, co ty gadasz, to nie wiem, co wygląda. Chyba wtedy nie można upgrade'ów kupować, czy steli rzucać? Ej! To budynki też silence'uje! No. No. Tak. Zupę! Nie można specjal umiejętności używać wtedy. Mega OP. Na ile? Na ile silence'i? Na 30 sekund. Giga dobre. O, ja tu mam faktycznie ludologiczną nauczkę od Nexusa. No, ale nie jest łatwo, powiem wam. Jak silencer z Doty, nawet lepszy, stary. Czy ten Zajw skurwysyn tak cicho siedzi, bo ma, powiem ci, giga szansę? Na dobrą gierę. O, lecą rakiety właśnie, ty. O, ile mi wzięło? Nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć. Aj, nie wiem, bo jak patrzyłem ostatnio... Nie, no wcale miałeś... nic, miałeś 500 HP, masz 800, więc... A on... Tak zripperował? To uleczyła czy... mnie. Może być. Dzięki, Zyfing. No, tylko tu już się problem trochę zaczyna. Nexus 5 wjeżdża tralem level 20 z jednej strony. Bardzo niesympatyczne, to muszę przyznać. No, Nexus Hunter bierze też Korgalem w Kiszaka, a to ma dużą szansę działania, bo pagoda Kiszaka ma 800 życia. I Sarek, dziękuję ci za 4 lata wsparcia. Zajebiście, stary. Mega wielkie dzięki. Witajcie, panie. Nexus, ile ktoś ma najwięcej follow age'a u ciebie mniej więcej? Kurde, no to 2.12 będzie. No bo u mnie widz flexuje, że ma już follow age ponad 10 lat. Kurde. Służę tylko mraźnemu tyranowi. No. Faktycznie ten Korgal tutaj Nexosa zrobił robotę. Pozbawił Kishora baraku. No, jak zawsze skisiłem tego kurwa weapona, trzeba było to używać. Epicki trolu, a za co odfollowowałeś Nexosa? Czemu miałbyś odfollowować Nexosa? Czy to jest dobry... Ty, a co się Zajf z tobą stało? Przecież ty mi ten... Co? Zajfik nie ma bottom baraczka, do widzenia. O, dobra robota! O, ten co strzelił! I za chwilę no. Jeszcze drugiego dojebię. To jest stary... No, tak jakbyś poznał właśnie smak własnej klingi. Jakbyś poznał ten 1% loda, stary. Smak własnej klingi. Ty, aż mi na patrynecie kontrola bezpieczeństwa wywaliła. Co jest? No nie. Niech moje wrzaski przejdą żywym dreszczem. No to... Nexuro kontra Kishuro. Za mały damage te rakiety robią, to jeszcze ze 3 upgrade'y powinny być. Ulepszył epicki. Ulepszenie za pomocy na Zajf to jest kawał skupiela stary, on to na maksa te rakiety na samym początku lepszy.
Puf. Jeszcze skurwysyn się broni, ty. Dobrze, jeszcze jest. No, jeszcze stary, on ci zaraz przyciśnie. Nie. Ja baracz. Badania zakończone. Kurwa, ale mnie te baraczki bolą, nie? Lecą duchy, zobaczmy ile zrobią Nexusowi. Kurwa, całkiem dużo. Co, nawet nie dobiły tego towerka. No, jakbyś tam zdajw jeszcze chwilę wytrzymał. Nie ma szans. No nie, no jeszcze jedne nie polecą. Łoki, shorty, zobacz jak ja mam grade'y na moich jednostkach. Ja tu widzę zwycięstwo Nexusa, powiem szczerze. Badania zakończone. Teraz jeszcze zrobię taki... A nie, czego, bo ty masz tutaj... Ja ci ultimatem chyba nic nie zrobię. Ja właśnie nie ogarnąłem. For science, jaką, kurwa, zobaczmy. Jaką ultimatkę wziął Kiszak? O, chyba za taką, no. A, dobra. Musisz to zamieniać teraz. Back to the game. Co w odpalił, kurwa? O, Bożysz, bardzo dobrze, ty... kurwa. Przegrałem, stary, to. Co ty gadasz? Co? Czekaj, co nie, ci no Ksajf zrobił? Nie, za mało. Kurwa, ty, no ledwo. Co on rzucił? Jaki to ma... Jaki ty masz rezist na magię? No 3700 powinno walić. Aha. Ty, ale że ja straciłem ten barak? Jestem w szoku. Czekaj, który straciłeś? To no wcześniej lewy. Już. Nie, no to wcześniej. Nawet nie zauważyłem kiedy. Od Kiszaka straciłeś wcześniej. No właśnie nie wiem nawet kiedy. Ty no, ale teraz macie base race. Twój Korgal versus Matamata. Matamata. I kurwa, GG. O nie, żyje ci na to. Przeżył! Co ty gadasz? 50% redukcji ma. Kurwa. No, przewalony to. A ty masz jeszcze jakichś bohaterów do zniknejowania tam? Nexus? No, zobaczymy. No, mamy base race. No. Jak się zakończy. Next game, tak. Next game. Ale close. No. Jak to pójdzie tutaj? Tutaj się fajnie Kiszak osłonił tą matą na... Na bocie, nie? Na bocie, no. Ludologiczne zagranie. Dobra, zaraz zobaczymy co z tego kurwa. A Nexus popełnił potencjalnie błąd właśnie ja tym agresywnym Chorgalem. Chorgalem. Ta gra posysa, nie posysa, jest fenomenalna. Nexus ma tu szansę, bo mam wylewelowanych tych swoich bohaterów, chociaż trochę. No, ta mata niestety pada. Badania zakończone. Ale się odbiłeś z bazy, więc jest git. Dobrze jest, dobrze jest. Walmu to, Nexus do rzucenia piorunów? No, już nie mam na razie. Mówię, czy nie żałujesz, bo rzuciłeś przed chwilą. Co, no, musiałem jakieś wybronić. Mi tu idzie, dwoma bohaterami na bocie. No, to pewnie będzie się dało wymanewrować. No, to jest właśnie kwestia teraz, czy uda mi się to wymanewrować. Czy nie rzucą się od razu tam na prawo, nie? Bo ci rzucą, to...
zdążysz. No. Leci Nexus Hunter. Base race, widzowie, base race. O, szmata. Revenge. No, ja z Zyfem już wpadliśmy. Szmata, kurwa, powiem ci, to będzie mocno. O kurde, Rexar już próbował. Nie no, to ma dzieci wygląda generalnie. Na moją obronę, Lua, wygraliśmy poprzednio. No, Mida, wchodzę. O, ale on ma Korgala jeszcze. No. Ale tak go bardzo późno puścił, że nie wiem. A, bo musiał poczekać, aż będą blisko. Ale z prawej strony mu też mocno tak, wchodzi, tak. No. No najważniejsze teraz z tymi bohaterami, nie? Jakby siądzi, tak mi się wydaje. Pamiętaj, że tą manę możesz kupić w bazie. Jakby Korgal poszedł na wschód, to już byłaby tragedia. O nie! Co się dzieje? Kurwa, dwóch bohaterów mi umarło, co się dzieje? O kurde, ale Nexus nie będziemy w odpowiedzi na matematę, która nadchodzi ze zachodu. Chyba no. Idzie na wschód. Chyba nie przytrzyma z prawej strony. Ile się kupuje bazy? Many, 200. Kurwa, nie starczy, nic mi to nie da. Nie graliśmy w ty... To się chyba 60 sekund w ogóle robi. No, zobaczymy co Mata zrobi. Ale z prawej strony, no kurwa, niech on szybciej przepcha to. Chuj. Bohaterowie zostali w bazie niestety. Dobrze je, ale to masakruje tym. To no. Fortece, ty. Po 500 hity. To tylko, że jak zabije fortecę... To wybuch o, jest. O, Naraki! Ej, szczerze, to no? Ona sama umrze. Ej, nie wiem, co się stanie, kurwa. Nie mam pojęcia. Nie, kurde. Ale jak zabije mu trade fortecę i wygrać nie. Nadal. To jest możliwe. No. Ja pierdolę! Ta prawa lejka to zajmie wieczność, zanim to dojdzie do piszaka, ale... Shorter jest bez many, więc tutaj ciężko będzie coś zrobić. O, dzięki. To jest tak jakbyś w szachach, widzowie, to co zrobił Nexus, to tak jakbyś w szachach poświęcił króla, żeby wygrać. Chłopaki, dobry żart, nie? Chodzi o to, że nie możesz wygrać, jak poświęcisz króla. Co uważacie? Hej, Amanda, obejrzymy coś? Zaraz. No. Ej, kurwa, nie wiem, co się stanie. Bardzo dobrze się radzisz na tego Korgala, o dziwo, no. Kurwa, padł bohater. Ale robisz ogromny build-up na midzie. Wydaje mi się, że Nexus nie wybroni tego środka z góry. Tak. No tylko, że z góry to przyjdzie szybciej. O, no właśnie. To też jest no. Ile ci many brakuje? Niedużo. No. Ale emocje. Widzę sytuacji bez wyjścia.
Jak strzeli cicho, no. Jest tak skupiony. Żaden człowiek nigdy nie był tak skupiony. Kurwa, ta mana jak się długo robi. Powiem wam tak, widzowie. Jeden jest bez baraków, a drugi jest bez fortecy. Chyba winek. Jak to ta. No, ale tak o sekundy dosłownie. To jest wygrana Nexosa, ale tak blisko, że to jest kwestia 10 sekund. Ja pierdolę, tak! Ej, stary, no. To była no. Kwestia 10 sekund. Stary, ale to powiem ci, no wypociłem to tak, że jak pierdolę. Jakby many wcześniej zregał, to by kurwa siadło. Boś, no. Ty nawet nie wiesz jak ja tutaj ten... Ja pierdolę, że kurwa osiągnąć. No, chyba musi wejść na YouTube'a, co, Nexos? O, stary, no pozdrawiam Nexus Live. Pozdrawiam Nexus Live. Yes. Zabrakło mi, słuchajcie, 200 golda. Robimy ostatnią? Ja muszę lecieć. Okej. Okay. Chyba też lecę, no. Dobra. No to w takim razie dziękuję za rozgrywkę. Dziękuję. No to też chyba... Dziękuję bardzo za gierę. Dzięki, chłopaki, no. Super było. Trzymajcie się, miłej nocy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się jutro, nie? Miłego wieczoru wszystkim życzę. Papatki.